7865570 i posłuchaj, nie będziesz zawiedziony. W klubie Różowej Landrynki mam dla Ciebie same niespodzianki. 7865570. W domu powinno być czysto. A więc sprzątasz, myjesz okna, blaty kuchenne, fugi w glazurze i toaletę. Czyścisz dywany i wykładziny, zacieki na lustrze, kuchenkę mikrofalową i samochód. A potem możesz sobie odpocząć. Ale naprawdę odpoczniesz wtedy, gdy w domu pojawi się Steamy Boy. Steamy Boy to szybsze i łatwiejsze sprzątanie. Steamy Boy to porządek w szafkach. Steamy Boy, ekologiczny, przyjazny dla zdrowia, skutecznie zwalcza brud i bakterie. Zwykłe środki myjące usuwają tylko 50% bakterii. Steamy Boy usuwa nie tylko brud, ale i całkowicie likwiduje bakterie. I co najważniejsze, sięgnie tam, gdzie nie uda się to żadnemu innemu urządzeniu. Rozpuści i usunie brud z szyb, z powierzchni emaliowanych, z rusztu grilla. Zlikwiduje kurz i roztocza z tapicerki. Skutecznie oczyści lustro, fugi w glazurze, płytę kuchenną i sportowe buty po wiosennym spacerze. Zdezynfekuje toaletę. Pomoże uprasować marynarkę. Usunie błoto z felg samochodu. Odświeży i oczyści dywan. Steamy Boy usuwa brud i sterylizuje, oszczędzając Ci wydatków na środki czyszczące. Wykorzystując parę pod ciśnieniem, sprząta i czyści. W kuchni, łazience, samochodzie, toalecie, pokoju. Jest skuteczny na każdej brudzącej się powierzchni i w najbardziej niedostępnych miejscach. Po co rozmieniać się na drobne? Sięgnij po rzecz uniwersalną. Steamy Boy to trwała i sterylna czystość w domu, bez cienia Twojego wysiłku. Steamy Boy to idealna czystość w Twoim domu. Steamy Boy wraz z kompletem wielofunkcyjnych końcówek tylko w TV Markecie. Za jedyne 279 zł. Zamów, zadzwoń 061 85 80 280. Powiem Ci moje fantazje. 0700 880 720 www.emarket.pl. Lordzie Redki, los Anglii jest teraz w Pana rękach. Dokument Redcliffe'a znajdzie się w moich rękach dziś wieczorem, mniej więcej 6 minut po 10. Licytację rozpoczniemy od 5000 funtów. 5000, 8000, 10, 50000 funtów. Ze względu na stan zdrowia Pana brat wyjeżdża na wieś. Chciałby wiedzieć, czy zająłby się Pan jedną z jego pilnych spraw. Czy uda się uratować honor korony brytyjskiej? Przygody najsprytniejszego z braci Holmes. Jest pan panem Holmesem, prawda? Panem Sherlockiem Holmesem? Nie, jestem jego bratem Sigesonem. W piątek o 20. Zapraszam wszystkich na Tilt TV. U nas zawsze najnowsze gry na konsole i pecety. Zawsze w sobotę, zawsze o 13 w TV4. Premiery, zapowiedzi, recenzje, reportaże. U nas dowiesz się, co wybrać. Rozdajemy gry i sprzęt. Jeszcze nie grasz? Z nami zaczniesz. John Travolta w roli młodego tancerza. Młodość w kolorowych światłach dyskotek. Beztroski czas, gdy człowiek najpierw robi, a potem myśli. Całe życie słyszę, że jestem za całą rodziną. Będziesz tańczył? Wielkie wariactwa oraz pierwsze rozczarowania. Nie chciałam tego zrobić. Przykro mi. I tragedie. Czasem jedna noc może zmienić całe życie. Gorączka sobotniej nocy. W sobotę o 20. Liga Mistrzów w TV4. Mecz Barcelona-Bayer Leverkusen zapowiada się jako starcie Dawida z Goliatem. Katalończycy w wielkim stylu wywalczyli już awans do ćwierćfinału. Z kolei Bayer Leverkusen Radosława Kałużnego to najgorsza obecnie drużyna w Champions League.
Ale sytuacja się zmieniła. Bayer znów wygrywa. Na razie w rozgrywkach ligowych w kraju. Jeżeli piłkarze z Leverkusen zagrają tak jak w ostatnich meczach Bundeslidze, na Camp Nou Barca będzie miała twardy orzech do zgryzienia. Mecz Barcelona-Bayer Leverkusen. Retransmisja spotkania w TV4 we wtorek o 22.15. "33 wpadki od 76 roku. 11 napaści z bronią, 3 wyroki, 2 lata w Attica, 3 w Marion, 5 w Folsom za nieumyślne zabójstwo. Cała książka. To mnie teraz słucha? Drucker i ja, i Schwartz. Chcę, żeby go obserwowali 24 godziny na dobę.